Cześć Wam wszystkim, witam Was. Chciałbym Wam przekazać bardzo, bardzo ciekawe informacje. Dotyczą one dalszego kierunku rozwoju tradera. Jest to troszeczkę wyższy etap inwestowania na rynku, natomiast jest dużo argumentów i za tym, żeby zainteresować się tym. I teraz tak, tak jak mówiłem, nie jestem do tego do końca przygotowany. Zrobiłem to na szybko. Natomiast cała ta koncepcja gdzieś mi tak z tyłu głowy przez cały czas gdzieś była z tyłu głowy. Nie wiedziałem jeszcze, jak do tego podejść. Miałem dużo różnych takich pomysłów. Dużo rzeczy widziałem, natomiast nie wiedziałem, jak to poskładać do kupy, tak? I w końcu przyszedł taki czas, że mogłem, w zasadzie może jakbym, zacząłem przeglądać różne fundusze inwestycyjne, w to, w jaki sposób one handlują, jakie mają wyniki, tak? I tu coś mi zaskoczyło, złapałem taki brakujący tryb, który jak mi bardzo wiele rzeczy poskładał, także że mogę przedstawić tą koncepcję i Wam pokazać. Natomiast, co najciekawsze, podejrzewam, że nigdy bym się tym nie zajął, albo odłożyłbym to jeszcze w dalszą przyszłość, gdybym nie musiał tego zrobić. A z racji tej, że musiałem napisać na temat funduszy hedgingowych i różnych tego typu instytucji kilka artykułów, to siłą rzeczy musiałem zajrzeć na różne strony internetowe, musiałem sprawdzić różne rzeczy, porównać różne statystyki i wtedy okazało się to, co się okazało i właśnie to Wam chcę przekazać, tak? I może zacznijmy najpierw od pewnych faktów. A zatem w pierwszej kolejności fundusz Universa Investment to jest fundusz, który prowadzą dwie osoby. Jedna z tych osób to jest autor książki Czarny Łabędź, która jest znana na polskim rynku i dotyczy on właśnie taki, czarny łabędź to są takie katastrofy, różne sytuacje niespodziewane, które nas dotykają, a które były nieprzewidziane wcześniej, tak? I fundusz ten w miesiącu marcu tego roku za sam tylko marzec zarobił 3612%, tak? Za pierwszy kwartał 2020 roku zarobił 4144%. To jest fenomenalna stopa zwrotu, tak? A od początku powstania fundusz ten gwarantuje stopę zwrotu rocznie 76%. To są naprawdę bardzo fajne stopy zwrotu. Ale zdaję sobie sprawę, że przedstawienie takiego funduszu to jest fundusz, przedstawiłem go jako fakt, fundusz, który najwięcej zarobił podczas trwania pandemii koronawirusa. Wszędzie, jak wiemy, są ograniczenia, firmy padają i tak dalej, natomiast fundusz tutaj miał bardzo wysoką stopę zwrotu. Kolejny fundusz, słuchajcie, to jest fundusz Long Tail Alpha i w marcu 2020 roku zarobił 400% za sam tylko marzec, tak? Natomiast w pierwszym kwartale zarobił 156%. Również jest to dużo mniej, natomiast jest to bardzo fajna stopa zwrotu, tak? Następny fundusz, bardzo ciekawy, zarobił w marcu 2020 roku 55%, a w pierwszym kwartale 74%. I ostatni fundusz, jaki chciałbym Wam pokazać, to jest fundusz Mulvaney. Ciężko mi się to wymawia. W marcu zarobił 31% i w pierwszym kwartale zarobił 15%. Słuchajcie, przede wszystkim później Wam podam specjalny link, gdzie będziecie mogli sobie przejrzeć różne fundusze, różne ich wyniki. Tutaj Wam pokażę pięć, jakby taki top 5 najlepszych funduszy. Pochodzą one ze strony właśnie, tutaj jest EASG.com. Kurde, trochę słaba jakość. Trochę słaba jakość jest tego. No nie widać w ogóle nawet za bardzo nazwy. No ale okej. Ja Wam później przekażę ten link, to sobie to przejrzycie. Spoko. Ja tylko zrobiłem taki wycinek, bo tam jest specjalna taka wyszukiwarka funduszy, można sobie wpisać
i posegregować od najlepszej stopy zwrotu do najgorszej stopy zwrotu. Można sobie wybrać fundusze oparte o waluty, fundusze oparte o energię, fundusze oparte o różne tam, mówię wam, dziwactwa. Tego jest naprawdę mnóstwo, tych funduszy jest wiele. Tu jest tylko taki przykładowy top 5 funduszy i te stopy zwrotu, jeżeli zobaczycie, to za marzec to one były, jeden miał tam 82%, drugi 74%, 65%, 58%, 58%. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to jest taka klasyczna, standardowa stopa zwrotu, tak? 50%, tak? Może to być, nie wiem, 20%, 30% już. Abstrahuję od tego funduszu, który przyniósł 4000%, bo to wiadomo, to jest jakiś szczyt, jakiś maksimum. Być może to się zdarzyło akurat w tym momencie, bo była w marcu bardzo wysoka zmienność, tak? Także bardzo dużo firm też i brokerów odniosło z tego powodu korzyści. Natomiast tak średnio to te fundusze właśnie zarabiają 50%, 60%, 58%, tak jak tutaj zostało to przedstawione na tym screenie, tak? I teraz taka kwestia, słuchajcie. O co chodzi z tymi funduszami, tak? Sytuacja wygląda w ten sposób, że klasycznie traderzy w 80% tracą, tak? Staramy się tam grać w taki sposób, w inny sposób i cały czas tracimy, tak? Natomiast fundusze, jeżeli sobie zerkniecie później do przeglądarki, zobaczycie, że praktycznie te wszystkie fundusze regularnie rok w rok zarabiają, tak? Nie jest tam tak, że one zarabiają miesiąc w miesiąc, ale roczna stopa zwrotu jest zawsze prawie dodatnia. No i teraz powstaje takie pytanie, jak one to robią, tak? Jak one to robią? No i tutaj przejdziemy do takich konkretów właśnie, które chciałbym wam powiedzieć. Otóż gra z trendem oraz trend following to nie jest to samo. Tutaj chciałbym wam pokazać jedną podstawową, zasadniczą różnicę. Mianowicie, fundusze grają trend followingowo, natomiast my staramy się grać z trendem. Nie jest to jedno i to samo. Są zupełnie inne strategie i zupełnie inne koncepcje. Też to myliłem, ponieważ w jednym przypadku i w drugim przypadku mówi się, że jest to gra z trendem. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst, to się okaże, że jednak jest to zupełnie coś innego. Tak? I teraz chciałbym wam, żebyście sobie wyobrazili taką jedną podstawową kwestię. Wiadomo, że wszędzie dookoła trudno jest o kogoś, kto by mógł nam na przykład powiedzieć, tak, ja zarabiam pieniądze na Forex, tak, ja z tego żyję, jest to udokumentowane, ma różne statementy i tak dalej. Trudno kogoś takiego, tak? Natomiast w przypadku funduszy nie ma z tym problemu. Możecie przejrzeć wyniki, jakie są od początku trwania funduszu, możecie przejrzeć wszystkie dane, możecie przejrzeć cały chart, tak? Wszystko, co tam tylko potrzebujecie, co chcecie wiedzieć, jakie ryzyko i tak dalej, możecie to wszystko poznać, jeżeli przeglądacie jakiś tam performance danego funduszu, tak? I teraz tak, skoro traderzy grają z trendem i 80% tych traderów traci, natomiast fundusze grają trend followingowo, no to dlaczego my nie moglibyśmy zagrać w ten sam sposób, tak? Dlaczego my nie moglibyśmy również rok w rok regularnie zarabiać, tak jak zarabiają fundusze, tak? Zobaczcie, czy znacie kogoś, kto otworzył firmę jakąś swoją nawet, zarejestrował to i gra na przykład ze scalpingu, gra na przykład z day tradingu, utrzymuje się z tego. Znacie kogoś takiego? No tak. Ja nie. Znam wiele osób, ale nie wiem, czy one są w stanie z tego się utrzymywać. No nie, słuchajcie, teraz drugie pytanie. Gdybyście, no dobra, macie fajną strategię, tak? Czy wy byście byli w stanie otworzyć działalność gospodarczą i utrzymywać się z tej strategii? Czy nie balibyście się? Takie pytanie.
Ja już powiedziałem ostatnio, napisałem nawet na Messengerze, że jeżeli chodzi o mnie i faktycznie zarabiałbym przez jakiś czas, tam pół roku, nie wiem, rok, jakieś tam w miarę pieniądze, musiałbym mieć poduszkę finansową. Bez tego ani rusz. No widzicie. Minimum te pół roku, żebym, wiesz, jakbym czasem nie zarabiał, żebym przetrwał, a później po tym pół roku, no to albo rybki, albo akwarium. No idziemy albo na etat, albo coś. No widzicie, nie jest to takie proste, tak? Dokładnie. Natomiast wyobraźcie sobie, że w oparciu o strategię trend followingowe ludzie pozakładali firmy. Duże firmy, olbrzymie fundusze opiewające na miliony dolarów. Mało tego, inni ludzie tam wpłacają pieniądze, ponieważ te fundusze zarabiają. To w takim razie i jak to jest, tak, że my tutaj handlujemy, tradujemy, idziemy w, nie wiem, taka strategia, siaka, zmieniamy te strategie, różnie to bywa, bo jedna się nie sprawdza, druga się nie sprawdza, tak, to próbujemy trzecią, tak? A inni bez problemu otworzą firmę w oparciu o trend following, tak? Macie tutaj pierwszy argument, że trend following działa, ponieważ jest dużo funduszy, jest wgląd do ich rezultatów. Fundusze te zarabiają, tak? Oparte są o trend following. Mnóstwo funduszy, słuchajcie, mnóstwo funduszy jest... To są fundusze na przykład emerytalne, tak? To są typowo fundusze trend followingowe. To są fundusze, które inwestują w indeksy, tego typu instrumenty, ETF-y, tak? Zerknijcie sobie, akurat w tej prezentacji nie zdążyłem już załączyć indeksów, ale zobaczcie sobie na przykład na indeks Stock Europe 600. Zobaczcie sobie, i to nie na wykres tam, nie wiem, jednominutowy, tylko na wykres na przykład roczny, tak? I on od momentu tam, nie wiem, 70 czy któregoś tam roku, albo od kiedy Europa powstała, bo już to nie pamiętam, on cały czas jest w trendzie, słuchajcie, wzrostowym. W takie instrumenty, słuchajcie, inwestują fundusze i one na tym zarabiają, tak? I one na tym zarabiają. Właśnie w oparciu na trend following, w oparciu o tą strategię, ludzie otwierają firmy i się nie boją. Ponieważ wiedzą, że oni na tym zarobią, tak? Przejdziemy sobie teraz dalej. Jak wygląda klasyczna gra z trendem, tak? Widzicie, tutaj mamy taką trend, tak? Do góry, tak? Wyższe szczyty niż wyższe dołki, wyższe szczyty, wyższe dołki. To jest taki klasyczny trend, tak? Chodzi generalnie o to, że otwieramy transakcję gdzieś tutaj w tym miejscu i gramy zgodnie z kierunkiem trendu, zamykamy, później znowu z kierunkiem trendu, zamykamy, ciach, z kierunkiem trendu, zamykamy, ciach, z kierunkiem trendu, zamykamy, gra, tak? Tak wygląda koncepcja gry z trendem, tak? Natomiast koncepcja trend followingowa wygląda inaczej. Tu macie ten sam trend, natomiast tutaj kupujesz w tym momencie trend i dopiero jak trend spada, to go sprzedajesz, tak? Czyli nie grasz tutaj te krótkie, małe odcinki trendu, które są do góry. To tak zwany swing trading. To akurat nie swing trading. Swingi to znaczy, są... Znaczy, no wejście jest według swing tradingu, tak. Swingi to są odcinki. Ja wiem, troszeczkę jest teraz taki... Trochę jest teraz taki bałagan, jeżeli chodzi o terminologię, ale swing to jest odcinek. Jeden, drugi, nieważne czy... Tak, tak. Idzie w górę, w dół. Jeżeli grasz tylko te odcinki, to jest swing trading. To możesz grać zgodnie z trendem, przeciwko trendowi, z trendem, przeciwko... To jest trading wahadłowy taki, tak? Swing trading. Swing, wahadło, nie? Jakoś tak. Tak, to jest. Tak, tylko wiadomo, no, wchodzi się w połowie impulsu i później trzeba czekać, czy czasem ten impuls później zbyt głęboko nie wejdzie, czy nas nie wyniesie na stracie. Tu jest ryzyko, no. Tak, na razie Wam chcę przedstawić tu ogólną koncepcję tego, jak wygląda trend following, czyli w sensie tym, że wchodzisz, w którym, no, w różnym miejscu możesz wchodzić, tak? Chodzi, że wchodzisz, jak się zaczyna trend, później trzymasz, tak? Później trzymasz transakcję i dopiero jak trend się kończy, wychodzisz, tak? I teraz tak, taka strategia 80% traderów traci, tak? Taka strategia
Może inaczej. Tu 80% raderów straci, natomiast masz wyższą skuteczność. To jest zaskakujące, że masz wyższą skuteczność, a mimo to ludzie tracą. Później wyjaśnię dlaczego. Natomiast tutaj na trend following musisz się nastawić, że będziesz cały czas tracił. Tego typu strategie trend followingowe mają 30% skuteczności, czyli 70% strat. Innymi słowy, w trend followingu będziesz otwierał transakcję i nie będziesz miał racji. Raz, drugi, trzeci raz, piąty, aż 70 razy w tym przedziale 100 transakcji, aż 70 razy nie będziesz miał racji, natomiast tylko w 30% będziesz miał rację i zarobisz. I teraz zobaczcie, na tych 30% ludzie pobudowali firmy, olbrzymie hedge fundy i te firmy przynoszą dochody. Te firmy są notowane na giełdach, też te firmy tworzą własne indeksy i tak dalej. W oparciu właśnie o to. I teraz zobaczcie, czy nie lepiej grać trend followingowy, nastawić się na to, że ponosisz cały czas straty, a zarabiasz tylko w 30%, czy lepiej nastawić się na tego typu trading, gdzie osiągasz wysoką skuteczność, natomiast w dłuższej skali czasu nie zarabiasz, tak? Oczywiście są przypadki, że niektóre, że tam ileś tam 20% osób, czy ileś zarobi, ale w większości ludzie nie zarabiają na tym, tak? I teraz przejdźmy do tego. No, widzicie, tu macie klasyczny trading. Jak on wygląda? Klasycznie trader, jeżeli gra z trendem, to jest gra z trendem, tak? Jest jakiś impuls, tak? Później jest korekta. On stara się wejść na dole tej korekty, tak? Zgadza się? Potwierdzajcie mi, czy... Tak. Tak? I później targetuje gdzieś tutaj, wyznacza sobie jakiś target, czy poziom wsparcia i oporu, tak? I gdzieś tu targetuje, zamyka, tak? I tutaj wchodzi, tak? I dlaczego tutaj wychodzi? Dlatego wychodzi, że z reguły cena pójdzie do góry, później zawraca i tracisz większość depozytu, tak? Wszyscy to znamy, tak? Standardowe. Jest, tak, standardowe, tak? I teraz tak, zobaczcie, dobra, fajnie udało ci się tu wejść, tak? Łapiesz ten dołek, stawiasz stop lossa, tu targetujesz, raz, dwa, trzy do jednego, wchodzisz, tak? Fajnie, nie? Natomiast co, jeżeli się stanie coś takiego? Cena nie dojdzie do tego profitu, ale wcześniej zawróci. Co się wtedy dzieje? Stop loss. Stop loss, tak, słuchajcie, stop loss, ale co my robimy? Ponawiamy wejście. Przede wszystkim zobaczcie, jeżeli tu cena zawróci w tym miejscu, zmienia się relacja zysku do ryzyka, tak? Zmienia się relacja zysku do ryzyka. I co robi trader? Trader albo załapie stop lossa, albo przestawi szybko na break-even po to, żeby uratować to, co ma, tak? I później taka relacja zysku do ryzyka, jak jest tutaj w tym momencie, w dłuższej serii transakcji sprawia, że trader traci. Dlatego, że takich sytuacji jest bardzo dużo. To, cośmy tu widzieli, zdarza się, ale takich sytuacji zdarza się znacznie więcej. Tak? I właśnie dlatego tracimy, bo zmienia się relacja zysku do ryzyka. Tak? Dlatego tracimy. I jeżeli często tak gramy, to później w efekcie wychodzi na to, że tracimy. Dlatego tak to właśnie jest. Czy macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o to? No na razie nie. Ale jasne. Ale to jest jasne, tak? Nie, no to jest mechanik rynku, jakby to powiedzieć. Mechanika rynku, tak. Słuchajcie, słynni traderzy, którzy grali trend followingowo. To macie Ed Seikota, Joe Ross, David Drus, Paul Mulwani, wcześniej wam pokazywałem jego fundusz, Bernard Dury, Larry Heath. Oni wszyscy z reguły, może z wyjątkiem Eda Seikoty, tak? Nie wiem jak Joe Ross, pozakładali, słuchaj, fundusze hedgingowe. Wszyscy oni pozakładali fundusze hedgingowe. Wiem, że Joe Ross trochę tych książek tam napisał, ale to jest ciężki temat. Słuchajcie, ich strategie tych panów zastosowane do klasycznej gry z trendem nie działają. Jeżeli je zastosujemy do trend followingu, działają. To jest taka różnica. Ja tego nie widziałem również wcześniej.
Nie widziałem tej różnicy. Czym się różni teraz strategia zwykła gry z trendem, a trend followingowa? Zobaczcie, w przypadku trend followerów oni kupują szczyty, tak? Może tu to bardziej widoczne jest. Kupują szczyty, sprzedają dołki, tak? Tutaj klasyczny trader żaden nie wejdzie, bo jakby tu wszedł, to zaraz wie, że trend się cofa i straci cały zysk. Natomiast trend followingu kupuje się szczyty, to jest jedna z koncepcji, tak? Jedna z możliwości, bo są jeszcze, jest naprawdę, tutaj się otwierają niesamowite horyzonty na wejścia, na budowę strategii i tak dalej. Z reguły to mówię, kupują tutaj szczyty i później trzymają minimum dwie korekty. To jest w trading planie. Nie zamykasz transakcji, jeżeli nie nastąpiły minimum dwie korekty. Czyli musi być ruch z twoim kierunkiem, korekta, z twoim kierunkiem korekta i później ruch z twoim kierunkiem. Dopiero wtedy możesz się zastanawiać o zamykaniu transakcji. Czyli minimum dwie korekty po wejściu, tak? Dopiero wtedy możesz powiedzieć, tak, ja gram trend followingowo. Jeżeli dzisiaj ktokolwiek, na przykład Mateusz, tak jak ty, lubisz grę z trendem i tak dalej, otwierasz transakcję, tak? Skoro wiesz, że trend składa się z wyższych szczytów, z wyższych dołków i tak dalej, to powinieneś sobie wprowadzić do swojego trading planu: zamykam transakcję dopiero wtedy, jeżeli wystąpią minimum dwie korekty, tak? W rzeczywistości trend followerzy nie wyznaczają żadnych poziomów, nic nie wyznaczają. Oni wchodzą i trzymają pozycję, aż trend nie zanurkuje. Tak? Ale Darku, ale popatrz, widzisz, tak jak tu masz wzrostowy i później jest przebicie ostatniego potwierdzonego dołka. I koniec. Dla mnie to już jest fajeran. Może tak byś i wtedy sprzedajesz trend. I wtedy tak. Sprzedajesz trend, tak? Tu go kupiłeś, a tu go sprzedajesz. Dokładnie. Ale mimo wszystko czekasz raz, dwie korekty muszą wystąpić. I statystycznie, jeżeli sobie tak popatrzysz, wejdziesz sobie na wykresy, wiele wykresów, tak jak indeksy, Nikkei, S&P 500, co tam jeszcze, DAX, pary walutowe również, słuchajcie, i wiele, wiele innych, ma najmniej w trendzie te dwie korekty. To jest najmniej, słuchajcie, dlatego mówię, dwie korekty po wejściu trzeba trzymać. Proszę sobie założyć, że trzymam dwie korekty. Taki jest trend. To nie jest tak, że on sobie tu pójdzie i zaraz spadnie, tak? Oczywiście ma stop lossa i przed takim scenariuszem cię zabezpiecza stop loss. Ale jak wejdziesz i idzie w twoją stronę, musisz te dwie korekty wytrzymać, tak? A w tym momencie stop loss gdzie ustawiasz? Słuchaj, stop loss, tu na razie ja mówię o ogólnej koncepcji, tak? O takich strategiach typowo, jak już rozwiązać kwestie stop lossów i tak dalej. To ja myślę, że trochę innym razem pogadamy. Natomiast tutaj są klasycznie pod dołkiem, tak się stawia, ale tutaj w tym momencie się wchodzi bardzo małym tym wolumenem, tak? Pod dołkiem. Ale są jeszcze inne koncepcje, bo są koncepcje oparte o ATR, tak? O takie rzeczy. I słuchajcie, te koncepcje działają w trend followingu. One nie działają tu. Tu nie działają, ale działają tutaj. Trend followingu. Takie jak właśnie jak oparte o ATR, nie? Czyli tam, że sobie sprawdzasz zmienność dla danego instrumentu za jakiś tam określony okres, później ten ATR odejmujesz od wartości ceny i gra, nie? I wtedy i po tym ATR-ze sobie prowadzisz stop lossy. Natomiast fajnie tutaj można, te strategie umożliwiają grę na wyższych interwałach, przede wszystkim na weekly, na daily. Możesz sobie otworzyć pozycję, transakcja ci nie ucieknie i możesz tą pozycję trzymać bardzo długo. Tacy rasowi trend followerzy, słuchajcie, to oni trzymają pozycję rok, dwa, trzy lata. Ja wątpię, żebyśmy my wytrzymali tyle, natomiast mówię tutaj o strategii tylko dwóch korekt, tak? Jeżeli dwie korekty wytrzymasz, znaczy nie wytrzymasz, założysz w strategii, taka strategia i tak grasz, tak? To w tym momencie te dwie korekty dadzą ci zarobić i tak wystarczająco, że w dłuższym terminie czasu będziesz zarabiał. Natomiast tutaj każdy musi się nastawić na to, na co, że jego celem nie jest wygrywanie w pierwszej, drugiej czy trzeciej transakcji, tak? Jego celem nie jest to, żeby mieć słuszność i żeby mieć rację, tak? Następna rzecz.
otwierając transakcje tutaj na przykład, jeżeli otworzymy, ja, nigdy nie wiesz, co zrobi rynek, tak? Możesz nie mieć racji. Ty po prostu wchodzisz w transakcje w tych miejscach i próbujesz. Jeżeli zaskoczy, tak, to trzymasz. Jeżeli nie zaskoczy, stracisz. Trzeba o tym wiedzieć. Natomiast tego typu strategia zarabia w dłuższym okresie czasu, tak? I na tym właśnie ludzie budowali fundusze inwestycyjne. Dla mnie to, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to jest bardzo mocny i solidny argument, tak? Bo nie znam nikogo, kto by w oparciu o scalping, czy w oparciu o coś, o day trading zbudował fundusz inwestycyjny, czy jakąś firmę. Co najwyżej są firmy prop tradingowe, gdzie jest strasznie duża rotacja, gdzie przychodzą ludzie, ci co zarabiają zostają, ci co tracą pracę. Tak? Jest coś takiego. Brokerzy zarabiają na scalpingu. Słuchajcie, ja się nie odrywam od scalpingu, bo ja też wierzę, że na scalpingu można zarabiać, tak? Natomiast można grać trend followingowo, natomiast w międzyczasie, jeżeli ktoś chce, nie ma problemu, może grać scalpingowo, tak? Nie jest to problem. A ja bym ten trend following, tak jak w naszym przypadku, przy tym niedużym depozycie, to wydaje mi się, że warto by było obserwować na przykład H1, H4. Słuchajcie, żeby, trend following... żeby zacząć w poniedziałek, a skończyć w piątek, nie zostawiać można... swojej pozycji na weekend, bo wiadomo, Zaorski i cała reszta różnie to skończyli aktualnie. Można, słuchajcie, można grać krótkie trendy, takie jak są te trendy pięciominutowe i tak dalej. Można. Chodzi mi tylko tutaj o koncepcję, że chodzi mi o koncepcję to właśnie, żeby kupować trend, a później go sprzedać, tak? I że w trendzie są, że trend to jest fluktuacja cen, góra, dół, góra, dół i że te przynajmniej, i te dwie korekty muszą być ujęte w strategii, tak? Że nie zamykam transakcji, jeżeli nie było dwóch korekt. Tyle. Tak to mniej więcej wygląda. Ale słuchajcie, jeżeli takie strategie, jeżeli tą strategię, jeżeli rozumiemy jaka jest różnica pomiędzy trend followingiem a grze z trendem, to już jest naprawdę przeskok jakby na wyższy taki poziom inwestycyjny. Czy wy to widzicie może, czy jeszcze powinienem coś dopowiedzieć. To, co ja tu widzę, no to wchodzimy, nie ma dwóch korekt, czekamy, albo wyjdzie na nasze, albo mamy stop lossa i tyle, no, twarde warunki. No właśnie. 7 na 10 przypadkach mamy stop lossa. Dokładnie, ta strategia, słuchajcie, w większości traci niż zarabia, tak? Bardzo psychiczna strategia. Ale jak zarobi, to zarobi dobrze. W dłuższym terminie ona zarabia i przykładem tego macie właśnie fundusze trend followingowe. Tak? Ale za to jest mocno mechaniczna. Tak, jest mocno mechaniczna. Budują też w oparciu o to algorytmy. Także tutaj też budują, bo akurat ta strategia trend followingowa otwiera jakby nowe horyzonty i perspektywy też do budowy algorytmów. No i właśnie to jest zastanawiające, tak? Mówiliśmy sobie osoby, to są takie główne osoby, które są takimi jakby słynnymi przedstawicielami, tak? Tej metody. A teraz tak dla ciekawości, nie wiem czy wiecie, ale Ed Seikota grał na dwie średnie kroczące 56-11 EMA. No można. No i teraz słuchajcie. Na czym to polegało? Tutaj macie statystyki dla średnich od, to jest za rok, już wam powiem, nie mam tutaj daty, ale to jest, nie wrzuciłem daty, ale to jest do 2016 roku i to jest, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, od 90, tak? Do 2000. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Od 90 do 2001, tak? Jakoś tak. Nie, to jest co 2 lata, zaraz. No nie pamiętam, za chyba do 2016 to są, wiecie, to są statystyki. Na średnie kroczące. Zobaczcie, różne są tu średnie kroczące. EMA 10, 75, bla, 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 bla.
i mniej więcej wszystkie się one tutaj pokrywają. Także to jest bardzo interesujące. Tutaj macie tylko co najwyżej jaki ona zysk przyniosła, tak, ile procent, tak, i jakie były obsunięcia kapitału, tak. Słuchajcie, tutaj w strategiach trend followingowych trzeba się nastawić na to, że będą te obsunięcia kapitału, z tego względu, że ta strategia w większości przypadków traci, tak, czyli obsunięcia kapitału tutaj będą i z tym niestety trzeba się pogodzić. Natomiast kolejna rzecz, Lecej Kota używał wskaźników tylko i wyłącznie do wejścia, słuchajcie. Wskaźnik tylko generował sygnał wyjścia, natomiast nie było czegoś takiego jak target i wyjście. Dopiero wtedy, jak trend zanurkował, dopiero wtedy było wychodzenie z transakcji, tak? Tu macie, słuchajcie, przykładowy system Seikoty na WIG20. Akurat dałem na WIG20 z tego względu, że znalazłem coś takiego w internecie, tak? I to jest dla okresu od początku 2000 roku do 2017 roku. Kupno było, gdy EMA11 przecinała do góry EMA56, natomiast sprzedaż była, gdy EMA11 przecinała do dołu EMA56. Gra była jednym kontraktem i stop loss ustawiany był w odległości 5% od kursu otwarcia pozycji. I ten test przeprowadził Parkiet. Znacie Parkiet, tak? To jest, to jest strona www.parkiet.com, tam sobie można znaleźć ten test. I tu jest, w ciągu 13 lat zarobił on 875 punktów, tak? I system zawarł tylko 33 transakcje. Tutaj musimy wiedzieć, że było to na wysokich interwałach, także tutaj też to jest związane z tym, że były tylko 33 transakcje, tak? A z czego 13 było zyskownych. Zobaczcie, trafność była 39%, czyli potwierdza to tylko, że te strategie trend followingowe w większości tracą, natomiast w dłuższej skali czasu one zarabiają, tak? Czyli tutaj już my nie mówimy o spekulacji, ale mówimy o inwestycji. To jest zupełnie inna dziedzina, tak? Następna rzecz, no to już w sumie to mówiłem, że grając trend following w większości będziesz tracił, tak? Już żeśmy sobie to omówili. I tutaj macie taki wykres, w sumie to jest trochę stary wykres, ale nie pokazuje, widzimy, że rynek na nim nie był ładny, tak? Nie był taki prosty, że można było sobie wchodzić, wychodzić, tak i tak dalej, nie? To akurat był fundusz DUN, z Dan Capital, z British Pound Trade i tutaj no, macie zaznaczone, kiedy otwierali longa, tak? I kiedy otwierali shorta i zobaczcie, tu była strata, tak? Tu był zysk, tu była strata, tak? Można sobie, słuchajcie, to nie jest gra jakimiś skomplikowanymi systemami, które gdzieś tam musisz wchodzić w punkt, tak? Jak to jest w skalpingu, tak? Bo jak nie wejdziesz w punkt i nie wejdziesz w punkt, to stracisz, tak? A jeżeli stracisz, to ktoś ci później powie, albo źle wszedłeś, tak? No kurczę, wiesz, ty się przygotowałeś do tego trade'u, sprawdziłeś wszystko, co, jak i tak dalej. W tym momencie rynek wyglądał tak, a nie inaczej. Był sygnał na wejście, otworzyłeś transakcję, niestety zakończyła się stratą, a później patrzysz na to, no kurczę, jakbyś wszedł gdzieś indziej, to by to inaczej wyglądało, nie? Nie, słuchajcie, w tych strategiach właśnie nie ma czegoś takiego. Otwierasz transakcję, czym bardziej prosta strategia, może tak, czym jest bardziej banalna, prosta, tym dłużej działa. Chodzi o to, o co chodzi, bo wiadomo, że rynek zmienia swoją strukturę co jakiś czas, tak? Raz jest konsolidacja, raz jest trend, raz jest coś tam, różnie to bywa, tak? Różne tam robią się fikuśne różne układy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli twoja strategia jest dopasowana do jakiejś konkretnej struktury rynkowej i ta struktura rynkowa, ona będzie występowała, załóżmy, przez tydzień albo dwa, to przez ten tydzień, dwa będziesz zarabiał, tak? A później się zmieni struktura rynkowa i twoja strategia przestanie zarabiać, zacznie tracić. Tylko dlatego, że zbytnio została dopasowana do konkretnego rynku.
Natomiast jeżeli strategia jest bardziej ogólna, tak, działa na bardziej ogólnych zasadach, wówczas ona będzie działała na wszystkich rynkach i będzie działała latami. Tak? Dlatego fundusze jedną strategią potrafią handlować na S&P 500, potrafią handlować na akcjach, potrafią handlować na indeksach jakichś tam, nie wiem, krajów wschodzących, na indeksach technologicznych i jakichś innych, nie wiadomo co. Tak? Dlatego czym bardziej skomplikowana strategia, tym bardziej jest dopasowana do danej struktury rynkowej. Struktura się zmieni, strategia przestanie działać. Tak? Czy to jest jasne? Tak. No, no tak. Następna rzecz. Tu macie ogólną charakterystykę strategii, czyli dla scalpingu to macie, że tam minimum 70%, tak, skuteczności strat, nie, zysków, 30% strat, tak? W day tradingu i tradingu wahadłowym to z reguły jest 50 na 50, to jest taki balans. W trend followingu niestety zysków jest mniej, strat jest więcej. To tak, taki wykres. Słuchajcie, portfel inwestora, jak grać? Przede wszystkim trend followingowo. Słuchajcie, jeżeli się gra trend followingowo, to nie gra się w taki sposób, że otwierasz transakcję, zarobiłeś bądź nie zarobiłeś, zamykasz, później znowu czekasz na transakcję, otwierasz, zarobiłeś bądź nie zarobiłeś, zamykasz, później znowu czekasz na transakcję i tak dalej. Tak to możesz spędzić cały dzień przed komputerem, tak? I nic z tego jeszcze może nie wyniknąć. Jak grasz w trend followingu? Przede wszystkim tam otwierasz na różnych instrumentach, otwierasz transakcje, budujesz portfel, tak? W MT4 macie taką zakładkę aktywa. Jeżeli sobie na przykład otworzycie transakcję na jednej, na jakimś tam walorze, na euro USD, drugą transakcję na Nikkei, trzecią transakcję na, powiedzmy, S&P 500, wejdziecie w tą zakładkę aktywa, to Wam się wyświetli coś takiego, jak tutaj jest, tak? I będziecie wiedzieli, jaki udział danej transakcji w Waszym depozycie ma dana pozycja. I teraz tak, otwieracie zgodnie z sygnałami. Słuchajcie, sygnały mogą być różne, to mogą być wybicia z konsolidacji, to mogą być przecięcia średnich kroczących, tak jak ECJ Kota, to mogą być jakieś przebicia Bollinger Bands, tego jest mnóstwo, tak? Natomiast, tak jak mówiłem, kluczem tutaj jest trzymanie tych dwóch koretek, tak? I dopiero później rozważanie, czy zamykamy, czy trzymamy dalej. No i, wybaczcie, no i w tym momencie tak, otwieracie jedną transakcję i ona ma na przykład, jest na, tam minus tam 2%, tak, waszego depozytu. Drugą otwieracie, ma plus 6%, trzecią otwieracie, ma minus tam 4% i tak dalej. Ale suma tych wszystkich transakcji, ich trzeba otworzyć kilka, 4, 5, 6, tak? Suma tych wszystkich transakcji będzie pokazana w waszych aktywach. I to jest tak, jak wasz depozyt pracuje, tak? I wy widzicie, czy ten depozyt rośnie, czy nie. I od razu jeżeli transakcje są, przynoszą straty, tak? To te najsłabsze transakcje wyrzucacie, zamykacie. Natomiast otwieracie cały czas następne, tak? Jeżeli transakcja zarabia, to wy ją cały czas trzymacie. Wy jej nie zamykacie, tylko ją trzymacie. Natomiast dokładacie do niej następną transakcję, na przykład na innym instrumencie, tak? I w ten sposób kumulujecie zyski, tak? Czyli jeszcze raz, transakcje niezarabiające, te najsłabsze transakcje, od razu zamykacie, natomiast te, które zarabiają, cały czas je trzymacie. I dokładacie do tego następne transakcje. W ten sposób kumulujecie swój depozyt, kumulujecie zysk i obserwujecie, jak on rośnie. Czy jest to zrozumiałe? Ale dokładamy wtedy na innym instrumencie, czy można na tym samym? Można na tym samym, można na innym. Tutaj nie ma znaczenia, na którym instrumencie. Chodzi o to, że chodzi o to, żeby obserwować swoje aktywa i transakcje, które są najsłabsze, usuwać je. Rozumiecie? I w tym momencie wasz depozyt pracuje. Wasz depozyt sobie pracuje, tak? Jeżeli macie wszystkie transakcje zyskowne, tak? Bo będzie taki moment, że nazbieracie tych transakcji, jak będziecie usuwać te transakcje stratne, a będziecie zbierać tylko transakcje zyskowne, bez zamykania ich, to jest bardzo ważne, bez zamykania,
to w tym momencie cały wasz depozyt będzie pracował. I on w tym momencie będzie pomnażał kapitał. Tylko też on nie będzie tak, że on będzie, słuchajcie, cały czas rósł, tylko on będzie rósł, będą fluktuacje tak samo, tak? Natomiast krzywa tego portfela będzie wygładzona z tego względu, bo tam będzie więcej instrumentów, tak? Na tym właśnie polega budowa portfela. To jest tak zwana ta teoria portfelowa, tak? Rozumiecie, o czym ja mówię? Tak. W pewnym sensie tak. Czy powinienem więcej? No jak macie tutaj, prawda, że jakieś tam aktywo jest jeden... No tak, tylko wiadomo, no nie należy przesadzić, żeby nas nie wyrzuciło na marginkal. No nie wyrzuci się na marginka, tam, nie wyrzucicie na marginka z tego względu. Trzeba małymi kwotami. Małymi kwotami. To jest depozyt 15% na tym wykresie. Tak, słuchajcie, zgadza się. Jeżeli macie na przykład, przykładowo, strategia trend followingowa, słuchajcie, ma 70% strat, tak? Tylko 30% skuteczności. To możecie od razu oszacować sobie ryzyko, jakie jest, tak? Że ryzyko macie, nie wiem, w skali powiedzmy, nie wiem, tu możecie sobie podzielić, nie wiem, depozyt przez 100, wyjdzie wam 1% ryzyka, tak? I tyle możecie co najwyżej przeznaczać na transakcję. Jeżeli utopicie 70%, zostanie wam 30%, tak? W ten sposób. No, dokładnie. No. Tutaj ryzyko musi być na poziomie akceptowanym. Natomiast transakcje, które będą zarabiały i one będą podnosiły waszą rentowność, tak trzeba chyba tak to trzeba było powiedzieć, tak? Bo część transakcji będzie zarabiać, a część tracić, tak? To te, co zarabiają, one podnoszą waszą rentowność. Dlatego w tym momencie wy sobie rozbijacie ryzyko i je dywersyfikujecie w ten sposób. Ona zostaje, może inaczej powiem tak. Jeżeli masz, możesz jedną transakcję wrzucić w rynek i wtedy to jest wszystko all in, tak? Albo zarobisz, albo stracisz, tak? Ale możesz sobie tę transakcję rozbić na 100 części, tak? I wtedy twoje ryzyko, znaczy twoje prawdopodobieństwo wygranej diametralnie się zwiększa, ponieważ rozbiłeś swoje ryzyko aż na 100 mniejszych porcji, prawda? I teraz każda z tych porcji będzie wystawiona na ryzyko na rynku. I część z nich, wystarczy, że tylko 30% z nich zaskoczy, a 75% może stracić. Natomiast w praktyce wy te transakcje zamkniecie wcześniej, niż one dosięgną stop lossa. Tak to wygląda w praktyce. Ja już to, słuchajcie, ja już to próbowałem. To też nie jest tak, że ja jestem jakimś doświadczonym, tak, trend followerem, czy coś w tym przypadku. Nie, absolutnie nie. Ja to próbuję i inni to też próbują i słuchajcie, fajnie to pracuje i jest naprawdę dużo, są naprawdę z tym związane, ja wiążę z tym naprawdę bardzo duże takie, to nie są nadzieje, ale widzę perspektywy tego, tak? Że no, jest to dobry kierunek rozwoju. Mhm. No, no. Na pewno tego nie da się tak zauważyć i wiadomo, jak widać. Każdy, co sprzedaje strategię i tak dalej, no nikt tego nie widzi, no, jak to gra. No nie widzi to, jak to gra, to trzeba nazbierać trochę takich transakcji, słuchajcie, jak nazbieram je, to ja wam to pokażę, jak to działa w praktyce. Fajne jest to, że kupując trend, nie musimy robić tego jakby, możemy to robić na interwale 4 godziny na przykład, co tam 4 czy co 8 godzin sprawdzić sobie na telefonie, czy jest sygnał do zawarcia transakcji, otworzyć. Jeżeli wchodzimy bardzo niskim wolumenem, bo tutaj trzeba niestety wchodzić bardzo niskim wolumenem po to, żeby zbudować jakiś fajny portfel, tak? To wtedy, i słuchajcie, nie ma czym się przejmować, bo jeżeli wchodzicie niskim wolumenem i nazbieracie tych transakcji, które będą pracować pozytywnie na wasz portfel, no to będzie tak, jakbyście weszli jedną transakcją, wiecie, o co chodzi, nie? All in. No, albo jedną dużą, która pokrywa całą tą część tych małych, które mogą wypracować większy zysk, ale ta transakcja jedna po prostu robi fiku, mik i mamy stop lossa. No właśnie, a tutaj zawsze nie ma... coś wyjdzie na plus. Tak, a tutaj nie ma czegoś takiego. I to właśnie jest taka jakby ogólna koncepcja, w jaki sposób grają
hedge fundy. No jest taki balans między zyskiem a stratą. Właśnie one robią w ten sposób, dywersyfikują swoje transakcje w ten sposób, że otwierają kilkanaście, kilkadziesiąt nawet transakcji na różnych instrumentach z danego jakiegoś tam, nie wiem, określonego portfela, tak? Czy funduszu, bo dany fundusz to nie jest jeden fundusz, tam jest na przykład, nie wiem, pięć czy sześć różnych funduszy w to się wkłada, nie? Fundusz to jest jak taki depozyt, tak? Czy pięć czy sześć depozytów, jeden jest bardziej ryzykowny, jeden jest mniej ryzykowny, trzeci jest zupełnie mało ryzykowny i każdy klient sobie wybiera co chce, tak? No i wtedy wiadomo, są inne stopy zwrotu i tak dalej. Czym bardziej ryzykowny fundusz, tym większe stopy zwrotu, ale nie, znowu nie są gwarantowane, tak? Czym mniej ryzykowny fundusz, tym są mniejsze stopy zwrotu, ale za to są bardziej prawdopodobne, a nawet niektóre fundusze mają gwarantowane takie stopy zwrotu, tak? No. Także naprawdę warto w ten sposób grać i to jest jakby już bardziej wyrafinowany trading, tak? To już nie jest takie, wiecie, tam rzucanie się gdzieś tam, szukanie jakiejś magicznej wiedzy czy świętego grala, tylko coś w oparciu o co ludzie zbudowali firmy, słuchajcie, i te firmy są na giełdach, i te firmy przynoszą zyski, tak? I inni chcą również zarabiać i wpłacają do tych funduszy swoje pieniądze i pomnażają dodatkowo ten kapitał, tak? Czyli moim zdaniem uważam, że warto w ten sposób podejść do tradingu. Oczywiście nie musimy rezygnować ze skalpingu, tylko zacząć w ten sposób budować swój portfel inwestora. Natomiast, a w międzyczasie możemy sobie na osobnym rachunku skalpować, tak? I to, co mówiłem, słuchajcie, to, co mówiłem, że 500 zł tygodniowo można z tego wyszarpać. Tak, słuchajcie, jest to możliwe jak najbardziej. Jeżeli zbuduje się taki portfel i ten portfel będzie pracował, to średnio on przynosi powiedzmy, nie wiem, inwestując mikrolotami na interwałach D1, H4, D1, średnio przynosi 500 zł tygodniowo. Taki A przy jakim budżecie wtedy? No to przy budżecie takim 200 dolarów. Przy budżecie 200 dolarów. 500 zł to jest oczywiście w złotówkach, tak? To byłoby w dolarach, ile to byłoby w dolarach? O kurde, to już mam 550, spokojnie. 800-900 zł inwestując, wyciągasz 500 tygodniowo. No, ale to w tym momencie, jeżeli twój portfel jest zbudowany, tak? Bo musicie wiedzieć, że wy musicie panować nad tym portfelem, bo tam, załóżmy, że niech tam jest 20 instrumentów, tak? I transakcje, które stracą poniżej na przykład jakiegoś tam procenta, to patrząc na aktywa, musicie zobaczyć, kurczę, dlaczego on traci ten, nie? Wchodzicie na tą transakcję i patrzycie, że może się trend się, okej, trend się odwrócił, słuchajcie, to zamykam, tak? Zamykam tą transakcję, wywalam i otwieram inną, nie? Albo w przeciwnym kierunku, tak? I powiem wam, że w trend followingu jest tak, że jest cisza, 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 bo wiecie, że rynki są w iluś tam, nie wiem, 60 czy 70% są w stagnacji, natomiast w trendach tylko w 30%, tak? Czy to będzie tak cisza, 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 a później będzie bum. Później znowu będzie cisza, 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 później będzie bum. I te bum właśnie, to będzie wtedy, to będą takie zyski nadprzeciętne, na tej zasadzie to polega. Dość ciekawa koncepcja. No myślę, że jest naprawdę warte uwagi. Słuchajcie, ja może tak zakończę naszą rozmowę, tak? A później sobie porozmawiamy już tak swobodnie, dobra? W takim razie koniec mojej prezentacji.